Jest to dobra decyzja, żeby organizować targi. Szczególnie tutaj na Podkarpaciu cieszą się one dużym zainteresowaniem, co tak naprawdę widać również na dzisiejszych naszych targach. Młodzież rzeczywiście chętnie odwiedza targi. W ubiegłym roku mieliśmy ponad 11 tysięcy zwiedzających. W tym roku również liczymy na taką dużą frekwencję. A główny cel tych naszych targów to przede wszystkim możliwość, żeby młody człowiek mógł zauważyć rzeczywiście w jednym miejscu ofertę kilku tak naprawdę uczelni, nie tylko z Podkarpacia, ale również tych renomowanych uczelni. Cieszymy się również, że miasto Stalowa Wola prężnie bierze udział w naszych targach edukacyjnych, bo również młodzież rzeczywiście wybiera studia w Stalowej Woli. Wcale nie jest tak, że duże miasto daje lepszą edukację. Ludzie zobaczyli, że w takich ośrodkach, jak są zlokalizowane chociażby na Podkarpaciu, zupełnie swobodnie można spotkać znakomitych ekspertów, studiować bardzo fajne i przyszłościowe kierunki studiów i bez problemu zaplanować swoją przyszłość. A zaletą takich miejsc jest to, że one są pozbawione tego niezdrowego pośpiechu, który cechuje współczesny świat, co być może młodym ludziom wydawać się wadą, ale z perspektywy czasu to jest ogromna zaleta. To znaczy, nie spiesząc się, można podjąć dużo rozsądniejsze decyzje. Na kierunku, którym się uczymy, praca będzie, bo kosmetyczkami jesteśmy, będziemy. I możemy założyć swoje własne salony kosmetyczne, a myślę, że dużo osób zaczyna właśnie chodzić coraz częściej do kosmetyczek. Zbliża się matura, no i w związku z tym, że musimy wybrać jakąś kolejną szkołę, prawda, kolejny etap edukacji, no to naszym zdaniem takie targi to jest bardzo ciekawa opcja, bo możemy sobie tutaj przeglądać oferty każdej uczelni, porozmawiać z przedstawicielami uczelni w Polsce. Pomaga to w wyborze szkoły. Chcemy się dowiedzieć, co robić w życiu później, bo można zaczerpnąć troszkę informacji. Zbieramy ulotki, w domu będziemy myśleć, co wybrać. Na targach jestem właśnie tutaj ze szkoły, bo jestem właśnie w klasie maturalnej i też jestem tutaj na celu takim, żeby po prostu też zorientować się jakieś na temat uczelni właśnie, że tutaj myślę, że głównie rzeszowskich, bo takie mnie interesują właśnie jakieś kierunki ekonomiczne. Myślę, właśnie jestem w technikum na profilu technik ekonomista, no i myślę, że tutaj znaleźć coś dla siebie właśnie po szkole. Tym, czym uważam, my wygrywamy, a my nadal mamy dużo kandydatów. Co roku my z KULU przyjeżdżamy do Rzeszowa, bo mamy naprawdę dużo osób chętnych tutaj do studiowania na naszej uczelni, a to dlatego, bo takie ośrodki, jak chociażby Lublin, o którym mogę się wypowiedzieć, ale to tak samo, ponieważ mamy na przykład Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli, KUL, prawda? Chodzi o to, że my wygrywamy tym, że robimy ciekawe programy, mamy dużą ofertę wymian międzynarodowych, między innymi, tak? Mamy fajne stypendia i mamy fajne ośrodki, w których ci ludzie mogą się dobrze czuć. W studiowaniu tak naprawdę chodzi o pogłębianie wiedzy. I teraz każdy młody człowiek, który stoi w obliczu dokonania wyboru, jaki kierunek studiować, jeżeli jego nastawienie jest stricte pragmatyczne, to powinien postarać się przewidzieć, co będzie potrzebne za lat 5 tak naprawdę, a nie co jest popularne dzisiaj. Innowacyjność jest potrzebna niewątpliwie, ale nie wolno zapominać o kierunkach studiów tych bardzo tradycyjnych, powiedzmy, że humanistycznych, które uczą oglądu rzeczywistości i przede wszystkim myślenia, bo chęci i myślenie są najważniejsze w studiowaniu i o tym należy pamiętać.